Moi drodzy, kolejną pamiątkę, którą możecie kupić w Segedynie, jest to salami, który zużyję właśnie do jajecznicy, podam ją z grzankę i z bardzo fajną salsę z ostrą papryczką. Zaczynamy od grillowania chleba. Chleb kroję na plastry około 2 cm grubości i przekładam na mocno rozgrzaną patelnię grillową. Naciskam trochę, żeby przyspieszyć proces grillowania. Są bardzo ładnie grillowane, lekko zarumienione, takie jak chciałem. To się nazywa grillowanie chleba. Zostawiam gaz pod patelni, ale zamieniam ją na normalną patelnię, na którą za chwilę poprażę kumin i nasion kolendry. Patelnia jest rozgrzana, teraz czas na kumin, mniej więcej 2 szczypty i moje ulubione nasion kolendry. Prażę max minutę, do momentu kiedy poczuję zapach nasion kolendry i kuminu, to jest znak, że już jest gotowy, trzeba to wyciągnąć z patelni. Czuję bardzo przyjemny zapach. A, i słyszę też, że kumin i nasion kolendry do mnie właśnie przed chwilą wymówiły: Dawid, wyciągnij nam z patelni. Przekładam to całe towarzystwo do miski. I teraz jest czas na dodatkowe składniki do mojej salsy. Będą te papryki zielone, które są delikatnie ostre. I oczywiście będzie moja ulubiona papryczka chili, idealne na wąsiki. I to wszystko położę na gorącej patelni, suchej oczywiście, bez żadnego tłuszczu. Chodzi mi tylko o to, żeby wszystkie soki się lekko skarmelizowały, tak żeby podbić smak mojej salsy. Już można słychać, jak one pękają. Ja mam ręce żelaza, ale u was w domu uważajcie, błagam, bo można się naprawdę poparzyć. Spójrzcie, jak bardzo ładnie się zarumieniły. Jak robicie salsę, właśnie spróbujcie wszystkie warzywa lekko grillować na patelni, tak jak robiłem teraz, bez użycia tłuszczu. W ten sposób wydobywamy od tych właśnie warzywa najwięcej smaku i salsa po prostu podbije wasze kubki smakowe. I mogę właśnie w tej chwili wyciągnąć papryki z patelni i przykładać na deskę. Póki ciepłe, bardzo drobno posiekam. I salsa niekoniecznie musi mieć taką konsystencję jak shake'a albo smoothie. Wręcz przeciwnie, ja uwielbiam, jak salsa ma strukturę, jak czuć po prostu pod zębami te kawałki papryki lub pomidorów. Także, moi drodzy, niekoniecznie blendujmy tego wszystkiego. Zostawiam trochę peski, tak żeby było jeszcze bardziej wyraziste. Dodam jeszcze czosnek. Do takiej salsy jeden ząbek mi wystarczy. Jeszcze sok z pół cytryny. Zawsze przez palców, żeby wszystkie peski trafiły do ręki, a nie do miski. Doprawiam salsę solą i oliwą z oliwek. Ostawiam teraz miskę na bok, tak żeby wszystkie smaki się przegryzły. Szczypty węgierskiego smaku będzie salami, który pokroję w małe kosteczki. Normalnie byście dodali na pewno boczek do jajecznicy. I ja używam salami i będzie węgierska jajecznica a la Dawid. Dodam cebulę dębkę czerwoną, małą, młodą, dwie główki. Dodatkiem do jajecznicy będzie jeszcze liście botwinki. Pokażę wam teraz taką technikę nazywaną chiffonade. To jest francuska technika, która polega na układanie liście, warzyw lub na przykład ziół jedne na drugie, zrolować w kształcie rulonika i drobno posiekać. I będzie super taki chrupki dodatek do jajecznicy. I właśnie o to mi chodzi, że po ukrojeniu stają się takie rodzaju makaronu. Na rozgrzanej patelni wrzucam salami pokrojone w kosteczkę. Smażę te kosteczki kilka minut, aż będą chrupkie i złoczyste. Dodaję cebulę. Bardzo przyjemny zapach. Szkoda, że nie przechodzi do kamery. Myślę, że z takim zapachem, jak to zrobicie w domu, to gości się pojawią w minuty 8. Wbijam do tej patelni 6 jajek. Zgaszę gaz pod patelni. Mieszam. Nie za dużo. Lubię, jak widać jeszcze żółtko i białko osobno. Dodaję botwinkę drobno posiekaną, ta chiffonade. Rwię jeszcze kilka listków estragonu.
Estragon nada bardzo fajny, lekko aniżowy posmak i świeżości do jajecznicy. Oczywiście nie może zabraknąć pietruszki i mój ukochany szczypiorek. Teraz czas na ulubiony francuski składnik z masło. Posmaruję grzanki masłem. Jeszcze do tego proponuję salsę z ostrych papryczek zielonych i czerwonych. A gdyby masło nie było solone, ponieważ my Francuzi uwielbiamy solone masło, to nie panikujcie, wystarczy szczypta soli na maśle i mamy to. Jajecznica z salami prosto z cegiedyn, do tego grzanki i oczywiście salsa z pikantnych papryczek. Smacznego, moi drodzy!